EBI Johnson, nieplanowana, rozdział trzeci niszcząca siła pewnej tajemnicy. Nigdy nie podejmuj decyzji, którą chciałabyś ukryć przed własną matką. I to ma być mądre spostrzeżenie. Tak. Dzisiaj śmieję się na myśl o tym, jak bardzo sprawdziło się to w moim życiu. Ale drogę, która w końcu doprowadziła mnie do zrozumienia tej prawdy. Utorowały żal, cierpienie, rozbicie wewnętrzne, wstyd, a także i krew, którą mam na rękach. Nawet tego nie zauważyłam. Niestety, nie rozumiałam zbyt wielu rzeczy. Wychodząc tamtego dnia z kampusu, czułam się dumna z tego, że oto stałam się obrończynią kobiet i ich sojuszniczką w walce z tymi, którzy chcą, Odebrać im prawo do bezpiecznych usług medycznych oraz uniemożliwić dostęp do informacji o tym, jakich wyborów dokonywać w kwestiach zdrowia reprodukcyjnego. Będę ich bronić przed aborterami, rzeźnikami z przedmieść, plagą chorób przenoszoną drogą płciową i niebezpieczeństwem niepostrzeżenia rozwijającego się w ich ciałach raka. Które może im zagrażać tylko dlatego, że nie miały możliwości skorzystać z corocznych badań kontrolnych, a także przed Belgami sypiącymi się z ust agitatorów, którzy chcą je poniżyć i zastraszyć. Dlaczego zatem nie zadzwoniłam do mamy i nie podzieliłam się z nią tą dobrą decyzją? Rodzice mieszkali w Rockdale. Około 45 minut drogi od uniwersytetu, na którym studiowałam. Miałam z nimi świetne relacje i w tej kwestii uważałam siebie za szczęściarę. Dopóki nie wyjechałam na studia, zawsze razem chodziliśmy do kościoła, aktywnie udzielałam się w naszej młodzieżowej wspólnocie. Byłam opiekunem podczas letnich obozów oraz bardzo dobrą uczennicą. We wielu dziedzinach osiągałam doskonałe wyniki. Byłam zastępcą przewodniczącego w samorządzie szkolnym, prowadziłam szkolną kronikę, należałam do chóru i kółka teatralnego, oraz zespołu tanecznego. A jako studentka, działałam w takich organizacjach jak Profesjonalni Biznesmeni Ameryki i Teksańskie Stowarzyszenie Przyszłych Pedagogów. Uwielbiałam współpracować z innymi, a temat przywództwa szczególnie mnie pociągał. Rodzice powtarzali, że są ze mnie dumni i zawsze okazywali mi swoje wsparcie. Studiując na uniwersytecie, prawie codziennie dzwoniłam do domu, dzieląc się tym, co u mnie słychać. Opowiadałam o studiach, studenckim życiu i moich znajomych. Tamtego dnia też zadzwoniłam do mamy. Nie wspomniałam jednak, że zostałam wolontariuszem Plant Parenthood. Nie chodzi o to, że próbują coś ukryć. Zapewniałam siebie w myślach. Po prostu nie chciałam ich martwić, obawiając się, że mogą nie zrozumieć tego, jak moja praca będzie przyczyniać się do zmniejszania liczby aborcji zamiast ją promować. Zaczekam, aż trochę w to wejdę, rozumowałam po cichu. Wtedy będę mogła podać im przykłady dobra, które wynikną z tego, co będę robić. Niestety nie była to pierwsza tajemnica, jaką przed nimi ukrywałam. Dziwne, że nie połączyłam tego nowego sekretu z innym. Ten drugi ukrywałam już prawie od roku. Zakopałam go gdzieś głęboko w mojej duszy tak głęboko, że nigdy nie pozwoliłam mu nawet przerodzić się w świadomą myśl. Żyłam tak, jakby tamto wydarzenie nigdy nie miało miejsca, jakby należało do typu nieistotnych lekarskich wizyt, które pojawiają się, a potem znikają bez śladu, bez jakichkolwiek konsekwencji. Nie było tu mowy o jakichś silnych emocjach lub cierpieniu, które próbowałam ukryć. Po prostu to mnie nie dręczyło. Nie wzmagało się we mnie i nie miało wpływu na moje życie. Było czymś zupełnie obojętnym. Tego nie było i kropka. To należało do przeszłości taka osobista, zakończona sprawa, do której się nie wraca. Albo tak przynajmniej chciałam to widzieć. Sama nie wiem, co myśleć o aborcji wyznałam, Jill, w sali flagowej. I to była prawda. Nie miałam pojęcia, jak do tego podchodzić i co o tym myśleć. Zostawiłam więc ten temat. Pomimo, iż wychowywałam się na łonie wspólnoty, która wierzyła w świętość życia, w mojej rodzinie nigdy nie rozmawiano przy stole o tej postawie, jej głębszym znaczeniu i konsekwencjach. Kochaliśmy Boga, a skoro on stworzył życie, ludzie nie powinni go odbierać. Poza tym współżycie było zarezerwowane dla małżonków, i jeśli kobieta to uszanuje, nigdy nie stanie przed problemem aborcji. A zatem i ja nie musiałam poświęcać temu specjalnej uwagi ani się nad tym zastanawiać. Jako młoda kobieta zakładałam, że skoro wyniosłam z domu pewne wartości, to będę nimi żyć. Przecież to wydawało się takie oczywiste. Niestety, gdy wyjechałam na studia, nie było to już takie proste. Przeprowadziłam się z małego miasteczka, gdzie mieszka około pięciu tysięcy ludzi, do położonego, 90 km dalej College Station, którego populacja wynosiła około 200 tysięcy mieszkańców, i zamieszkałam w akademiku. Jako studentka pierwszego roku, byłam zachwycona urokami życia na kampusie Teksańskiego Uniwersytetu A&M i żyłam, jakbym była zupełnie kimś innym. W przeciągu kilku miesięcy ze wzorowej uczennicy zmieniłam się w imprezowiczkę. Oczywiście wszystko na tym ucierpiało. Od ocen po dobór znajomych. Stanowiłam książkowy przykład grzecznej dziewczynki, która wpadła w amok towarzyskiego życia. Moi rodzice, a nawet i ja sama, szybko uświadomiliśmy sobie, że znalazłam się w niewłaściwym miejscu, a więc przeprowadziłam się do Brian i zamieszkałam w tamtejszym kampusie, gdzie od razu zabrałam się za poprawianie moich ocen? To dobra wiadomość, a zła? Zakochałam się po uszy w Marku. Mark był starszy ode mnie o osiem lat. Nasza znajomość nabierała pędu, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym. Wyznał, że ma synka trzyletniego Justina z poprzedniego małżeństwa. Nie widział go jednak, ponieważ mały mieszkał z matką w innym mieście. Nie mając większego rozeznania, zapragnęłam pomóc temu biednemu chłopcu, który nie spotykał się z ojcem, i zaczęłam nalegać, żebyśmy skontaktowali się z jego matką i pomyśleli o wizytach Justina u nas. Mark zgodził się bez większego entuzjazmu i wkrótce Justin zaczął u nas bywać. Zanim się obejrzałam, przywiązałam się do niego, jakby był moim synem. Zaprzyjaźniłam się z jego mamą i babcią. Dzwoniąc do nas, nazywał mnie drugą mamą, a ja z radością czekałam na jego kolejne wizyty. Rodzice ostrzegali mnie przed związkiem z Markiem, ale ich nie słuchałam. Po niedługim czasie zaręczyliśmy się, a ja postanowiłam, że wkrótce, jako zamężna kobieta z weekendowym synkiem, wrócę na uczelnię oraz do mojej niedokończonej pracy licencjackiej. Wtedy odkryłam, że jestem w ciąży. Byłam przerażona, zagubiona i zmartwiona. Kochałam marka, uwielbiałam Justina i wyobrażałam sobie, że razem stworzymy szczęśliwą rodzinę. Cieszyłam się także na myśl, że znowu wrócę na studia, a potem zacznę pracować w wymarzonym zawodzie. Robiłam co w mojej mocy, żeby wpasować w ten obraz opiekę nad dzieckiem, które nosiłam pod sercem, ale nie potrafiłam złożyć tego w całość. Jak miałam powiedzieć o tym rodzicom? Nawet nie potrafiłam sobie tego wyobrazić. Miałam do nich żal, że nie popierali mojego związku z Markiem. Czułam, że relacje z nimi były już i tak wystarczająco nadszarpnięte. Jak zwierzyć się z tego, co mnie martwiło? Jak powiedzieć, że jestem w ciąży, nie będąc mężatką? Przecież to byłby dla nich cios. Mark natomiast nie miał wątpliwości co do tego, że w naszym życiu nie było miejsca na dziecko i bardzo szybko zasugerował rozwiązanie. Kim była tamta ebiza wspomnień? Nawet i teraz, gdy piszę, jak Mark zareagował na nowinę, czuję ciarki na plecach. To żaden problem, odparł rzeczowym tonem. Przecież możesz poddać się aborcji. Mark, sama nie wiem, co myśleć. To znaczy, nie mogę mieć teraz dziecka. Musiałabym rzucić studia, ale aborcja to łatwe, naprawdę łatwe. Mam znajomych, którzy właśnie to zrobili. To żaden problem jedna wizyta i po sprawie. Mark powiedział, że zna klinikę Houston, ale skąd o niej wiedział? Okazało się, że zawiózł tam już swoją wcześniejszą dziewczynę na zabieg aborcji, a teraz także mnie. Zaproponował podobne rozwiązanie. Był rok 2000. Miałam wtedy 20 lat. I kiedy tak oglądałam się za siebie, aż trudno mi uwierzyć, że wartości, wśród których dorastałam, nie wpłynęły na moją decyzję. Wymazałam wtedy z pamięci dziewczynę, jaką byłam w szkole średniej, wspólnotę, w której dorastałam i rodzinę, z której pochodziłam. Tamto doświadczenie wiele mnie nauczyło. Dołączyłam do grona kobiet, począwszy od nastolatek podejrzałe kobiety. Samotnie mierzących się z tymi samymi pytaniami i wyborami bez względu na pochodzenie społeczne, rasę czy wyznawaną wiarę. Obecna EBI wie to, o czym tamta EBI nie miała pojęcia. Niestety, tamta EBI, EBI, którą byłam wtedy, zgodziła się i w ciągu kilku dni wszystko zostało zaplanowane. Złożyłam wniosek o moją pierwszą kartę kredytową. Żeby opłacić zabieg aborcji, który miał kosztować 500 dolarów. Zaraz potem, jak otrzymałam kartę, zadzwoniłam do kliniki i umówiłam się na wizytę. Ani razu nie przeszła mi przez głowę myśl, że noszę w sobie dziecko. Zupełnie jakby fakt, że jestem w ciąży, nie świadczył o obecności dziecka. Po prostu znalazłam się w odmiennym stanie i należało to wyleczyć. Postrzegałam tę ciążę. Jako najcięższe brzemię, jakie kiedykolwiek na mnie spadło. To był prawdziwy kryzys. Sama się w to wpakowałam, a teraz musiałam jakoś to rozwiązać. Wstyd się przyznać, ale dokładnie tak wtedy myślałam. Nigdy wcześniej nie byłam w Houston, rankiem w dzień wizyty przemierzyłam prawie 150 km autostradą numer 6. Mark był pasażerem i pilotem zarazem. Ponieważ znał drogę. Weszliśmy razem do kliniki, podpisałam dokumenty i usiedliśmy obok dziewczyn w moim wieku. Potem Mark wyszedł na zewnątrz, a mnie oraz pozostałe pacjentki poproszono do pokoju na spotkanie informacyjne. Obejrzałyśmy film, który pokrótce wyjaśnił całą procedurę. Nie potrafię dzisiaj przypomnieć sobie tamtego przekazu. Pamiętam tylko, że gdy się skończył, pielęgniarka, Roześmiała się głośno i oznajmiła: Widzicie, dziewczyny, nie ma się czym martwić i dla potwierdzenia wskazała na ekran. Kiedy odwróciła głowę, zwróciłam uwagę na jej długi warkocz z powplatanymi weń -korelami. Sama miałam już dziewięć aborcji nawet się nie obejrzycie, a już będzie po wszystkim naprawdę to nic takiego o rany dziewięć aborcji! Nie chciałabym przeżyć czegoś takiego, pomyślałam. I widziałam, że nie byłam jedyną, która tak czuła. Kilka z nas uniosło brwi w zdziwieniu, patrząc na siebie nawzajem. Będą panie wzywane imiennie, oświadczyła i zniknęła w korytarzu. Spotkanie najwyraźniej dobiegło końca. Siedziałyśmy w milczeniu, czekając na swoją kolej. To, co wydarzyło się potem, pamiętam jak przez mgłę. Jedno z najwyraźniejszych wspomnień to moment, gdy leżałam na stole. Moje stopy spoczywały w uchwytach i czułam ból w podbrzuszu. Jęczałam, a pielęgniarka głaskała mnie delikatnie po głowie. Już dobrze, kochanie. To prawie koniec. Otworzyłam oczy i zobaczyłam plakat z kotem na suficie nad moją głową. Kot wisiał na gałęzi. A tuż pod jego zwisającą łapą widniał napis Trzymaj się. Wtedy jednak kot się poruszył zupełnie jakby zjeżdżał po suficie na ścianę. Z tym plakatem coś się dzieje. Wymamrotałam z trudem. Miałam sztywny i dziwnie niemrawy język. Skarbie, wszystko w porządku. To tylko leki. Cii, uspokój się. Znowu poczułam ból. Usłyszałam własny jęk, ale brzmiał obco. Ból powoli ustępował. Czułam, że gdzieś mnie przenoszą. Kiedy znowu otworzyłam oczy, siedziałam w twardym fotelu na wpół leżąc. Obok, w długim rzędzie foteli, znajdowały się dziewczyny, z którymi oglądałam film. Niektóre miały wzrok utkwiony w podłogę, inne kołysały się w przód i w tył obejmując brzuch. Inne znowu cicho szlochały. Pozostałe, podobnie jak ja, siedziały w milczeniu. Usiłując znaleźć wygodną dla siebie pozycję, nie przypominam sobie, żebyśmy szukały kontaktu wzrokowego. Nie pamiętam już, ile czasu spędziłam w tym niewygodnym fotelu, marząc o tym, żeby się położyć. Nagle ktoś pomógł mi wstać i założyć ubranie tam na miejscu. Podano mi kilka krakersów proszę to zjeść, a potem może pani iść. Zrobiłam, jak im powiedziano, po czym opuściłam klinikę. Mark czekał na zewnątrz, jak zawsze nonszalancki. Pomógł mi wsiąść do samochodu i w milczeniu wróciliśmy do Brian. Podwiózł mnie do mojego mieszkania. Zrobiliśmy to. Problem zniknął. Sam zabieg wiązał się z fizycznym cierpieniem, ale nie było we mnie żadnego żalu, żadnego smutku, ani wewnętrznego zmagania, czy słusznie postąpiłam. Jedynie wyraźne poczucie ulgi. Uf, mam to za sobą. Teraz mogę zająć się przyszłością. Całe to doświadczenie wrzuciłam do skrzyni, wieko zabiłam gwoździami i umieściłam w najbardziej odległych zakamarkach mojej duszy, udając, że to wszystko nigdy nie miało miejsca. Trzy dni później wróciłam do zwykłych zajęć. Nikomu o tym nie powiedziałam, żadnej przyjaciółce czy bliskiej osobie. To był sekret wyłącznie mój i Marka. Nigdy jednak nie wróciliśmy do tamtego wydarzenia, ani razu. Pobraliśmy się kilka miesięcy później. Dzisiaj zastanawiam się, czy moja błyskawiczna decyzja o przyłączeniu się do Plan Parenthood i tak entuzjastyczne przyjęcie tego, co Jill powiedziała o organizacji od tamtej aborcji minął rok. Nie było spowodowane tym, że ich stanowisko usprawiedliwiało mój wybór. Słuchając Jill, postrzegałam siebie jako jedną z tych mądrych i szczęśliwych kobiet, które miały wpływ na swoją płodność i mogły skorzystać z bezpiecznych usług medycznych. Jill najwyraźniej nie sprzeciwiała się aborcji. Rozumiała kobiety w trudnym położeniu, a ja uważałam, że pracując dla Plant Parenthood. Będę pomagać kobietom korzystać z ich praw i mieć baczenie, by miały do nich dostęp, gdy zajdzie taka potrzeba. Gdybym sama nie poddała się aborcji, gdybym osobiście nie kupiła błędnego myślenia o embrionie jako zlepku tkanek, który po prostu usunięto z mojego wnętrza, być może w ogóle nie byłabym zainteresowana tym wszystkim, a mój błąd nie zatrzymałby mnie przy nich. Jak odpowiedziałabym wtedy na misternie przygotowaną prezentację Jill, mającą na celu zwerbowanie studentek w szeregi Plant Parenthood? Nigdy się nie dowiem. To cena. Nie jedyna zresztą za mój głęboko skrywany sekret. Od kiedy pozwoliłam mu sobą zawładnąć, zaczął wpływać na moje życie i wybory, kształtować punkt widzenia oraz sumienia. Kilka lat później odkryję, że skrzynia w mojej duszy nie była zabezpieczona tak dobrze, jak myślałam. Niestety, wydobywały się z niej niewykrywalne i zarazem trujące opary, zakażając po cichu moją duszę i serce. Wraz z upływem czasu ten sekret postąpił ze mną tak samo, jak ja wobec swoich rodziców, którzy dali mi życie, wychowali mnie, wspierali i kochali całym sercem. Ukrył się przede mną, podobnie jak ja, skryłam przed nimi swoje prawdziwe ja. I nie miałam pojęcia, jak ogromne szkody wyrządził w mojej duszy. Teraz jednak, kiedy ujawniłam swoje tajemnice, ich moc ulega zniszczeniu, a moje spojrzenie zostało oczyszczone na tyle, że widzę drogę, która doprowadziła mnie do tego miejsca. Warto ją prześledzić, gdyż po raz pierwszy. Dostrzegam jej fragmenty okryte żalem, poczuciem winy i wewnętrznym rozbiciem. Lecz ku mojemu zdziwieniu widzę także jasne punkty. Doświadczyłam, czym jest prawdziwa przyjaźń i lojalność. Poznałam naprawdę odważnych ludzi. W klinice Plant Parenthood w Bryan, gdzie pracowałam spotkałam kobiety, zarówno wśród pacjentek, jak i personelu, emanujące siłą i determinacją, a po obydwu stronach otaczającego klinikę ogrodzenia znalazłam życzliwość i współczucie. Niestety grożono mi także śmiercią, i zamordowano jednego z naszych lekarzy. Pozwano mnie też do sądu. Wykluczano z jednych wspólnot chrześcijańskich i zapraszano do drugich. Odkryłam, że ci, których postrzegałam jako wrogów, tak naprawdę byli przyjaciółmi. Natomiast inni, których uważałam za przyjaciół, okazali się wrogami. Przede wszystkim jednak doświadczyłam, że droga, która doprowadziła mnie do obecnego etapu życia, ma teraz nową nawierzchnię. Została pokryta łaską. Otrzymałam też nowe oczy oczy dostrzegające działanie łaski. Droga ta biegnie prosto z sali flagowej Teksańskiego uniwersytetu AM do kliniki w Brain. Położonej przy 4112 East Twenty Night Street. Ileż razy pokonywałem ten krótki, zaledwie pięciokilometrowy odcinek drogi, żeby zatrzymać się na podjeździe przed kliniką, trzeba minąć czarną, żelazną bramę, stanowiącą część prawie 20-metrowego ogrodzenia otaczającego budynek. Bardzo wyraźnie pamiętam moment gdy po raz pierwszy wchodziłam przez tę bramę jako wolontariusz. I żeby prześledzić tę drogę, muszę zacząć właśnie od tego momentu.